Cześć, witamy wszystkich smakoszy chipsowych na kanale Git. Ja jestem Burzyk. Tak, są, dzień dobry. Przetestujemy dzisiaj 7 paczek chipsów o smaku fromage. 3 z nich to będą chipsy karbowane, 2 chipsy cienkie i 2 chrupki. Tak akurat się złożyło. Na kategorie podzielimy i zobaczymy, które wyjdą najtaniej, najsmaczniej, najlepiej. Jeśli zastanawia Was, ile dana paczka kosztuje, to spieszymy z wyjaśnieniami. Zaczniemy od Lay'sów, które okazały się najdroższe. 7,30 za taką paczuszkę, co w przełożeniu na 100 gramów daje 5,61 zł. Tak, bo tu mamy 130 gramów. Tak, bo jest to paczka nie za duża. Crunch Chipsy 8,49, czyli na 100 gramów mamy 4,25 zł. 50 taniej prawie, więc kurde, kto by myślał, że Lay'sy są takie drogie, coś tam 200 się stało. Gramów. O, jak się uderzyłem. Chipsy Carrefourowe, karbowane, 3 zł 9 groszy, ale jest ich tylko 80 gramów, więc na 100 gramów to 3,86. Lidl, karbowane, 5,20, no w zasadzie 5,19, no ale mamy ich tutaj tylko 150 gramów, czyli 3,46. Chyba będą najtańsze, 3,46 na 100 gramów. Nie, jednak jest tańszy producent, Dino. 6,79, ale tu jest duża, naprawdę wypchana po brzegi paczka 200 taka gramów. Taka sama jak Crunch Chipsów. Tak jest, ale kosztuje za 100 gramów tylko 3,40, czyli no ponad, no prawie złotówkę tańsze. I co zostały? Zostały chrupki. Nam chrupki. Chrupki Kauflandowe kosztują 5,20, o zresztą są identyczne jak te z Biedronki. I jedne i drugie 5,19 zł, obie paczki 110 gramów. Obie 4,72 za 100 gramów. Także no, cenowo najtaniej by wypadł Dino. Potem wypadł Lidl. Dino, potem Lidl, Carrefour. Następnie mamy Crunch Chipsy, które były zaskakująco tanie. W sumie sam mnie to zaskoczyło, że ja tak niedużo za nie zapłaciłem. Nie wiem czemu, może są jakieś przeterminowane. No i potem mamy Kaufland z Biedronką razem. Nie, no nie są. Nie są. I Lay'sy najdroższe. A teraz zamykamy oczy i tak sobie tymi... Czekaj, to jeszcze tak wspomnę, że mamy tu 7 rodzajów różnych przekąsek słonych i wszystkie w okolicach 530 kilokalorii na 100 gram. Na 30? Czy na 100? 530 na 100. Na 100, tak. Na 30 było do wybiegania, już teraz mi się pomyliło. Trzeba ile biegać, żeby 30 gramów wybiegać? 13 minut. No to dzisiaj trochę pobiegamy. Maseczki mamy na oczach, będziemy teraz je troszeczkę sobie mieszać za kadrem i będziemy je tak tymi kategoriami jedli, czyli... Karbowane, płaskie i chrupki. I nie wiemy, od której zaczniemy, czy powiesz nam, od której zaczynamy? Nie, będziecie musieli wyczuć konsystencję. W chrupkach będzie to ciężkie. Dobra, jedziemy. Telefon. A, zaczniemy od tej kategorii. Miseczki tutaj mamy dla Was. Nie czuję jeszcze żadnych. Bo jeszcze nie otworzył. Pokazuję widzom. Otwiera się pierwsza paczka. Ole, zapachniało fromażem. Jeszcze, to już miskę zabierasz, jeszcze nie nasypałem. No nie wiem, bo cząchałeś. Nie, no najpierw był zapach do nosa. Proszę bardzo, Pani Adsonie. Tylko tak nie za dużo, żeby trzeba było ich wszystkich jeść. To są chyba cienkie. Mamy już miseczkę? Masz, na dole, pod ręką. Nie, karbowane. A, miseczka, dobra. Są karbowane. Czyli jak karbowane, to mamy co do dyspozycji? Lidl, Dino i Carrefour. Lidl, Dino i Carrefour. Tak jest. Zgadliście, że są to karbowane. Chyba wiem. Jezu, jakie mistrzostwo. Jak możesz wiedzieć? Po pierwszym chipsie? Czyli pewnie lidlowe. Zasysają. Jezu, jakie pyszne, to będą te Dino chyba. Dobra, paczka numer 1. Tak, zjadłem? Zjadłem. Jadłeś, już tam nic nie ma. Też już zjadłem? Robię, już zjadłeś. Robię Dino. Teraz będzie następna paczka. Dobra, nie mogę mówić. Chyba, że teraz coś się zmieni. Otwieram kolejną paczkę. O Jezu, jakie to było pyszne, to jest najlepszy test, jaki tu nagrywaliśmy. Nie no, kolka była jeszcze przyjemna. Uwaga, otwarta kolejna paczka. Słaby zapach, nic nie czuć. No, mizeria. Sypię.
Hudsonowie najpierw. Carrefour też był karbowany. Mhm. Pewnie to będzie Carrefour, bo oni mają bidę zawsze. O, dobra, mi się tutaj sypnęło więcej. Nie no, tych pierwszych już chyba nic nie pobije do końca. Teraz burzizu masz tutaj. A jak tak po cichutku je nasypujesz, że nawet nie słyszę, że one wpadają? O, zawijas mi się trafił jakiś, to będzie wzmocniony smak. To są miękkie, jakby były zwietrzałe. Bez startu do tamtych. Tu mogę pisać? No, możesz. No, trochę niżej. No. Znaczy, no wiem, zapcham, ale tamty to nawet pojedynczy smakował. To są bardziej słodkie, nie masz tego wrażenia? Miękkie są strasznie. Wszystkie jedzcie tam. Ej! No dobra. Ta pierwsza naprawdę. Ta pierwsza to jest mistrzostwo. Naprawdę te pierwsze dobre. Cześć, bo my tutaj za kadrem robimy też. Chyba jeszcze też lubię spróbuję, jakby próbujesz, nie? Nie są złe, ale do pierwszych nie ma startu. Wstępnie odstawię, że Carrefour, bo Lidl ma chyba lepszą jakość, nie? Czekaj, to już napisałem. Wydaje mi się, że Lidlowe byłyby twardsze. Te takie były w pewnym momencie jakby były miękkie. Jakbyś je zostawił tak na pół dnia i by sobie gdzieś poleżały. A nie otwierałem, leżały zamknięte. Trzecie były komisyjnie zamknięte. Tak jest, trzecia teraz karbowana. Trzecia paczka, pokazuję do kadru, drodzy widzowie. Otwieramy. I od razu po tej trójce zrobimy sobie krótkie podsumowanie, nie? Dobra, tak, możemy. O, tu jest trochę zapachu, ale do pierwszych wciąż daleko. Nie no, to pachną ładnie. Sypiemy do pana odsłona miseczki. Jezu, jaki to jest przyjemny test. Ogólnie kiedyś nie lubiłem smaku fromaż, ale od niedawna, od tych właśnie dinowych tak polubiłem. Spróbujmy teraz te. Konsystencję mają mocną, ale smaku nie tak dużo. Ja zdecydowanie wolę, jak są takie bardziej chrupkie, a mają nieco mniej smaku niż tą drugą paczkę. Jak smakowały te pierwsze? No pewnie, że te pierwsze były najlepsze, bo one były i chrupkie, i mocne smakowo. To pierwsze tak, chociaż nie wiem, czy to też nie jest efekt pierwszej paczki. Wiecie, jak to jest? Nie. Wydaje mi się, że nie aż tak, ale może. Wszystko? No, wszystko już. No. Ja napisałem tak. Pierwsze Dino, drugie Carrefour, trzecie Lidl. A ja tak samo, możemy to pokazać. Na razie nie podnosicie oczywiście maseczek, nie? Na razie nie, takie... jedziemy do końca. Pokaż tabliczkę. Górzyk ma Dino, Carrefour, Lidl. Mam tak samo. Ale Carrefour, Lidl to jest strzał, bo ja nigdy nie jadłem onich fromażowych. Drodzy widzowie, żebyście widzieli. Ale najlepsze? Od lewej pierwsze. Najlepsze pierwsze dla mnie były. Najlepsze pierwsze, potem na drugim miejscu trzecie i na trzecim miejscu drugie. Tak bym to ocenił. No te dwie... No jednak wybrałbym te drugie, bo w sensie między tymi dwoma, bo pierwsze są bezkonkurencyjne. No to fakt. Najwięcej przyprawy, chrupkość. Twarde, chrupkie. Ja obstawiam, że jednak najlepsze pierwsze, drugie, trzecie. No dobra, no tak to też ustawiłem. No, pierwsze, drugie, trzecie. Czyli karbowane mamy z głowy. Jesteście gotowi na kolejną konkurencję? Yes, my friend. Druga konkurencja. Pokazuję tutaj widzę konkurencję. Będą chrupki. Po dźwięku rozpoznajecie? Chrupeczki chyba jakieś latają. Czy nie? Dobrze. Widzowie, pierwsza paczka. I chrupki co było do wyboru? Kaufland i Top Biedronka. Chips? Kaufland i Biedronka. O, to też rywalizacja. U mnie między blokiem akurat dwa sklepy. No jest zapaszek, jest. Takiego chrupka tu. Sypiemy jakiś pierwszy był zawsze kanapson. Tu będą strzały, bo w ogóle tego nigdy ja nie kupuję. Ja też, ani jednych, ani drugich. W ogóle pierwszy raz je widziałem takie. Top Chipsy to faktycznie widziałem, ale Kauflandowych to nigdy. Oj, dużo nasypałeś, za dużo chyba. No tak mi się nasypało. Ale strasznie mało przyprawy jest. Ale lubię konsystencję tych chrupeczków. To wiesz co było? Twistosy kiedyś takie? Dokładnie. To jest bardzo najlepsze takie, ale paprykowe, miało kiedyś Tesco. Nie istnieje Tesco marki Tesco były takie właśnie trójkąciki, ale to były tak paprykowe, intensywne. Coś wspaniałego. Te to się po dwa na raz je. To jest zabójstwo.
Taka słodycz na końcu wjechała. Teraz jedną te. Ale dużo naspałeś. No pyszności. Smakuje mi dobrze. No. Chodź. Dobra. Poczekajcie. To będzie druga, czyli to będzie... trochę wyżej, bo ci nie chcę stać. Tu się bardziej przebijał smak ziemniaka, samego chrupka niż przyprawy. No dobrze. W dodatku na końcu była słodka. Tak, fromażowo to tu może było niedużo, ale smaczne, smaczne. Jesteście gotowi na drugą paczkę z tej kategorii? Nic nie czuję. No zapach podobny do tego. Pytanie jak smak. Dobra, to teraz trochę mniej wam sypnę, jak mówiliście, że za dużo było. No troszeczkę mniej. Kurde, na jednym miałem dużo przyprawy, na drugim prawie w ogóle. Ale te są chyba bardziej fromażowe niż tamte. O lara. Chyba jednak zmienię typ. Tu żeśmy nie mówili, co piszemy. Jestem ciekaw, czy... Burzyk jeszcze do Jana. Zmieniam typ. Czyli napiszę, a potem powiem, że mam odwrotnie. I smakuje mi dobrze. Które ci bardziej fromaże smakowały? Te drugie. Drugie. Smakowały mi bardziej... Nic, twoje notatki są burzyk tak nie czytałem. Mogę ich nie pokazywać? Znaczy pierwsze widzę na, a drugie widzę Kondra. Kaufland! A! No dobra. No to uważam, że na odwrót, że pierwszy był Kaufland, a druga była Biedronka. No i ja tak zapisałem od początku, bo nie wydaje mi się, żeby Top Chipsy miały tak za długo są na rynku. Top Chipsy są za długo na rynku, żeby taki błąd popełnić. Czyli obstawiamy, że pierwsze były z Kauflandu? Kauflandowe, drugie Top Chipsowe, tak. Biedronkowe. Drodzy widzowie, mała anotacja. Oczywiście klasyfikacja będzie szła od lewej strony. Za każdym razem idzie od lewej strony, tak jak nasypywałem. A klasyfikacja nasza czy twoja? Moja. Aha. No, czyli zostały nam cienkie. Zostały cienkie. Jesteście gotowi? Czyli pojedynek teraz najdroższych marek, Crunchy Chips i Lay's. Ostatnio pamiętam, że Crunchy Chipsy przegrały. Paprykowe. Kiedy to było? Może zmienili PR. No, nieładny zapach. Na pewno nie tak przyjemny jak w przypadku pierwszych karbowanych chipsów. No tak. Sam pierwszy do nasypywania. Tu więcej czuję oleju niż fromażu. Czyli został Crunchy Chips, został Lay's. O, przepraszam. O, jak dużo nasypałeś. Nie, tak się wydaje. Ale smak mocny. Kwaskowe mi się wydają takie. Kwaśniejsza śmietana. Były takie. Jakieś octowe. Jak mam być szczery, to na razie z tych wszystkich zjedzonych to najbardziej mi te pierwsze smakowały. No ja mówiłem, że tak będzie. Się zdziwię, jak to nie był Lidino. To są smaczne. Ale ja nie lubię tych cienkich, bo one mi podniebienie drapią, drysują. Fajna kwaskowość. No tak, one są bardzo tylko kwaśne. Ja nie znam tych drugich marek, ja ich nigdy nie kupuję. To jest właśnie ten problem, że ja nigdy Lay'sów ani Crunchy Chipsów nie kupuję. No to trudno, strzelić drewną lepsze. Przerost formy nad treścią. To co, gotowi na ostatnią paczkę? Czekaj. Ja myślę, że to był... No dobra. Który to był numerek teraz? To przedostatni. A przedostatni to który? Bo się zgubiłem. Szósty i siódmy. Szósty, dobra. No to... Dobra, zobaczę tamte. Ja też po tamtej zadecyduję. Otwieram ostatnią paczkę. Podświadomie myślę, że Lay'sy będą lepsze niż Crunchy Chipsy. Otwieram ale... fromaże. Pamiętaj, że w zeszłym tygodniu kola okazała się najgorsza. No tak. Niewiele zapachu. Nie, tamte miały więcej. Nasypujemy.
O, mi się sypnęło. Dobra, mi się zjedzie. Kurde, te mają fajniejszą fakturę chipsa. Nie są takie twarde. Dokładnie, są świeższe. Ale smaku mają mniej. To będą kolejne chipsy dla mnie. Chociaż, kurde, dobra, Lejsy chyba. Z tego co pamiętam, to krańczypsy zawsze są pieruńsko twarde. Właśnie, od to chyba będą Lejsy. One są delikatne. Nie wiem, czy dobrze piszę, to ja piszę tak. Krańczyps, a siódemka będzie Lejs. To chyba tak samo. Nie wiem, czy w ogóle w czymś się zmieniliśmy. Krańczypsy zawsze, od kiedy pamiętam, to one były pieruńsko twarde. Te są delikatniutkie. Tylko, że tamte miały więcej smaku. No tak, ale wolę jednak taką łatwiejszą do pogryzienia konsystencję. Chyba upemku. No a my niedługo będziemy musieli zakupić już ten Parodontax Protega. Dobra. Ale to był miły teścik. Dobra. Czas na wyrażenie ostatecznych opinii. No to jesteśmy po degustacji wszystkich. Teraz odrobina takiego podsumowania, zanim zobaczymy, czy trafiliśmy. Ale to takie top of the top wyciągam z całości, nie? No okej, okay, niech ci będzie. Czyli na pewno pierwsze chipsy pierwszej karbowane grupie. To... Nie, w ogóle w całości. Pierwsze chipsy karbowane, najwięcej smaku, przyjemna chrupkość, chociaż delikatnie mogły być nieco miększe. Ale nadal uważam, że były najlepsze pod każdym względem. Drugie miejsce, no to zdecydowanie produkt podany nam jako ostatni, jako siódmy. I tu strzelałem, że były to Lejsy. Mimo, a pierwsze? Pierwsze, no to właśnie ten tamte. Dino. Pierwsze uważam, Dino. No właśnie, wiedziałeś, które uważasz, tak, okay. Pierwsze Dino, drugie właśnie teoretycznie te Lejsy. Mhm. Na trzecim miejscu, mimo tego, że były dość twarde, dałbym Crunchipsy. Były naprawdę mega twarde, ale miały tak przyjemny, kwaskowy smak śmietanki, no że, że moim zdaniem... Czyli szósta paczka. Szósta paczka, że gdyby nie to, że były tak pieruńsko twarde, to zamieniłbym je z Lejsami. Potem idąc dalej, to dałbym Lidla. Pamięta wszystko. Czyli produkt trzeci, który był. Potem bez różnicy w zasadzie dla mnie tam dużo, aż tak dużej różnicy nie były, tam te chrupki bym dał pierwsze, te uważam, że drugie chyba były Biedronka, pierwsze były Kaufland, mam to zanotowane jakoś tak, no i na ostatnim miejscu te teoretycznie carrefourowskie, które były zwietrzałe moim zdaniem. To były drugie chipsy, które otwieraliśmy tak. Chyba. Uh-huh. To ja bym podsumował tak, że z pierwszej grupy najlepsze były pierwsze i obstawiam, że to jest Dino, z grupy chrupków lepsze były te drugie. Czyli Biedronka. Czyli wydaje nam się, że Biedronka. Z grupy chipsów płaskich bez karbowania. Jednak ja zdecydowanie wybieram te delikatniejsze. Te delikatniejsze i mniej kwaśne to były te drugie. Lejsy. Te pierwsze były za kwaśne i za twarde. Nie no, kwaskowość była idealna. Nie, ja lubię kwaśne rzeczy, ale no nie w chipsach akurat. To co, podnosimy? No to sprawdzamy. Jeszcze nie otworzyłem oczu. A panie Danielu, które były twoim zdaniem najgorsze chipsy, jakie jadłeś? Znaczy jak marka, która twoim zdaniem tak tutaj wypadnie najgorzej, bo Adson powiedział, że Kaufland najgorszy. Carrefour. Carrefour, przepraszam, że Carrefour? Ale ze wszystkich czy z tych grup? Ze wszystkich. No to ja te właśnie szóste, czyli te kwaśne. Czyli teoretycznie crunchipsy. No tak obstawiłem, że są crunchipsy, ale nie wiem, zobaczymy. No to zapraszam. Zapraszam. Zapraszam do stołu. No nie mów, że carrefourowskie były najlepsze. Najlepsze chipsy, które jedliście, to były carrefourowskie. A które były takie miękkie? Miękkie? Te były miękkie? Te Dino, to drugie były Dino. Czekaj, muszę to potwierdzić. Pierwszy był Carrefour! Carrefour! Pachpływnie. Carrefour był taki dobry! Zmiażdżył wszystko. Poza kadrem tutaj wszystkich też. Bogusia, tobie też smakował Carrefour najbardziej. Mimo te były pyszne, no autentycznie. Te są faktycznie jakieś takie trochę miękkie. Te najgorsze miałeś przedostatnie. Czyli Lejsy? Tak. Najgorsze, pamiętanie. Czyli crunchipsy były lepsze. Ale crunchipsy nigdy nie były takie miękkie. One dobra, czekajcie, podsumujmy wyniki. Co mamy? Dino pierwsze nietrafione. Pierwsze były carrefourowe. Drugie mamy... Kauf. Ja trafiłem Lidla z pierwszej grupy. Nie no, Carrefour, bo tu nie było Kauflanda w tej klasyfikacji. Bo ja nie wiem, mam... A, drugi Carrefour, czyli to zamienione. I trzeci był Lidl. No to tylko czyli to... mamy po jednym punkcie. No i wszystko. Już dalej, to też nie trafiliśmy? Na odwrót powiedzieliście tutaj kompletnie.
Że biedronkowe to kauflandowe. Czyli kauflandowe lepsze? Teoretycznie mają więcej przyprawy. I tam lepsze crunchy psy niż lejsy. Mhm. Nic żeśmy nie... Poza Lidlem nic żeśmy nie trafili. Wy się tak zafiksowaliście, że Dino były pierwsze, bo one leżały pierwsze Dino chyba tutaj wcześniej. Mi się no ale... Nie no, te Carrefourowe... Daj, weź tu jeszcze syp innego. To jest niemożliwe. Taka mała paczka, to teraz wiadomo, czemu one takie drogie są. Ale są naprawdę dobre, no powiem wam, że mi też najbardziej smakowały te Ja na początku myślałem, że to jest efekt pierwszej paczki, tak otwarcie, no. Ale potem jak już też popróbowałem resztę... Nie, one są mistrzowskie. No dinosy moim zdaniem jakieś są stare, zwietrzałe. Zamknięte były. No. Nie masz wrażenia, że one są miękkie, tak jakby leżały pół dnia? Te mi też nie podeszły. Te mi też nie podeszły. Ale tak chwaliłem, jak w domu sobie kupiłem paczkę właśnie tych fromażowych dinowych, to mi tak smakowały. To jest kwaśniałe. Nie, w smaku się tam nie będę czepiał, ale mam takie wrażenie, że jakby one leżały pół dnia otwarte. Gdzieś na dworzu. Słuchajcie, Carrefour, produkt bezglutenowy, bez dodatków wzmacniaczy smaku. Nie są takie miękkie. Muszę dać jeszcze raz cenę tych Carrefourowych. Mi te chrupkowane smakowały. Nie, te obie były dobre akurat. Czyli Kauflandowe z kolei wyszły nam lepsze, niewiele, no ale trochę. Biedronka, Dino, Lidl, Carrefour. 3,86. No nie najtańsze, ale... Za tą za 100 gramów. A za paczkę 3 zł, bo jest mała. Za paczkę chipsów? Tylko, że ona jest mała, nie? Ona jest najmniejsza z tych wszystkich. No tak, ale i tak... No nie, czyli które były takie kwaśne? Lejsy? Lejsy, no. To one mi nie pasowały. Mi też właśnie, lejsy. Crunch chipsy w ogóle mi najbardziej smakowały te i Kauflandowe krówki. Ta jakoś tak mi nie wchodziło. Nie no, one są świetne. To możesz je wziąć do domu akurat, proszę bardzo. Już wybrałeś paczkę dla siebie. Takie są łagodnie, jakbyś... Ty to nie zostanie. Jakbyś kupował lejsy octowe, to tu też masz taką fajną kwaskową. Może im się pomieszało właśnie, nie te dosypali. A mimo wszystko są łagodniejsze. Nie, bo tamte to aż język kołkiem staje. Dobra, nie przedłużamy. Było to ciekawe doświadczenie. Jeszcze coś chcesz doświadczyć? Carrefourowego chipsa pewnie chcę jeszcze doświadczyć. Crunchy już nigdy nie był taki miękki. Proszę bardzo, masz całą paczkę. Nasyp sobie do miski. Wszystkie były... No, miska ci upadła. Ogólnie lubię smak fromaż. Doszło to do mnie. Nie przeszkadza mi. Nie przeszkadza. Smakuje mi dobrze. Smakuje mi dobrze. Fajne to było doświadczenie. Nie jest to najczęściej wybierany smak przeze mnie. Osobiście idę w klasykę, bo z reguły mam albo solone, albo paprykowe. Trzeba teraz serce bulka zrobić testy. Ale nie ma tak dużo, bo ja szukałem serce bulka. Albo chodzi. Znowu paprykowe odświeżyć, nie? Kilka lat temu. Nie no, nie musi być aż tyle paczek, nie? Mogą być na przykład cztery, bo cztery serce bula były, ale więcej nie. Na pewno są Lidlowe, na pewno Biedronkowe są Dino. Mogły się nie trafić po prostu, nie? No bo to też, wiesz. No to za cztery by były. Tylko, że jedne mogą być też cienkie, drugie grube, nie? A, na przykład tak. Lejsy są serce bula, są tylko grube. Wiem, jak tu jeszcze chociaż nie mamy. A nie, bo zielone są tylko cebulowe. Wiem, jakich tu jeszcze nie ma. Netto. A tam są chipsy? Mhm. A jeszcze jest Aldi. W Aldi byłem dwa razy i nie zwróciłem uwagi, czy tam są chipsy. Smakuje mi dobrze, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Materiał sponsorowała miażdżyca, cukrzyca, wszystkie możliwe zdrowe. Udar i choroba wieńcowa. Dokładnie. Ale chipsiki to jest złoto. Tutaj, ja tu, tu. Masz sam? Do paczki chciał wrócić. Trzymajcie się.